Dzień dobry, Michał Kotkowski. Witam Was na naszym webinarze dotyczącym SMA Smart Connect. W każdej chwili podczas webinaru możecie zadawać pytania na czacie, będziemy starać się na nie odpowiadać. Smart Connect, czym jest Smart Connect? Jest to usługa, która dosyć niedawno weszła na nasz polski rynek kilka miesięcy temu. Do tej pory mamy już ponad 2000 urządzeń zarejestrowanych w tej usłudze. Ale myślę, że po tym webinarze będzie ich zdecydowanie więcej. Co to jest Smart Connect? Jest to cyfrowe rozwiązanie serwisowe, zapewniające minimalny czas przestoju spowodowany awariami, które w każdej chwili mogą się zdarzyć nawet w tak bardzo dobrym sprzęcie, jakim jest SMA. Czym jest Smart Connect? Jest to na pewno unikalne na skalę światową cyfrowe rozwiązanie, łączące oprogramowanie z inteligentnymi funkcjami z zakresu diagnostyki. Jest to powiadomienie w czasie rzeczywistym o błędach, o awariach. Jest to też proaktywna analiza przez zespół, który jest tutaj w Niemczech, zespół ekspertów SMA w przypadku niejednoznacznych błędów, które są objęte gwarancją. Takie błędy niejednoznaczne niekoniecznie muszą wynikać z awarii sprzętu, ale gdzieś ewentualnie w całym naszym systemie. Jest to też zautomatyzowany proces dostawy sprzętu w przypadku wykrycia usterek. Co to znaczy? Jeżeli falownik wyśle nam usterkę, wtedy my z automatu taką sprawę otwieramy i zamykamy jakby w tej samej chwili i powiadamiamy instalatora oraz użytkownika o tym, że ten sprzęt nowy idzie na wymianę. Jakie korzyści niesie za sobą Smart Connect? Oczywiście jest to precyzyjny i wydajny serwis. Tak jak mówiłem wcześniej, unikalny na skalę światową, oszczędność czasu i pieniędzy. Też Wam postaram się tutaj za chwilę o tym opowiedzieć. Są to na pewno mniejsze nakłady na naprawę sprzętu dzięki priorytowemu wyborowi podzespołów, bądź też wysyłce nowego sprzętu do, do klienta, do użytkownika końcowego. Są to najkrótsze przestoje, jeżeli chodzi o awarię. Pamiętajmy, że każdy sprzęt może się popsuć, jeżeli ma tak automatyczny serwis, wtedy ten przestój jest minimalny. Maksymalna satysfakcja klienta jest to tak zwany spokój ducha, który, który dajemy nie tylko klientowi, ale też i, i instalatorowi, który nie musi się przejmować tym, że sprzęt ulegnie awarii, będzie musiał kilkakrotnie jechać, sprawdzać i tak dalej. My to wszystko dajemy klientowi i e, oczywiście instalatorowi z naszej strony. SMA Smart Connect, optymalizacja serwisu. Tak jak wspominałem, standardowy proces serwisowy może trwać nawet 30 dni. Składa się na to, przykładowo klient nie jest nie w danej chwili na obiekcie, gdzie ma system fotowoltaiczny. Nie wie, że system nie pracuje, czyli przykładowo nie, nie schodzi tam gdzieś do garażu, nie widzi, że, że sprzęt nie działa. Może zajść kilka dni, kilkanaście dni, zanim spostrzeże, że, że system nie działa. Wtedy zgłasza się do instalatora. Instalator, jak wiemy dzisiaj, nie przyjedzie od razu na drugi dzień, jeżeli przyjedzie, to fajnie, ale zwykle jest bardzo zajęty w tych czasach, więc może przyjechać za, za kilka dni. Wtedy musi zdiagnozować instalator usterkę, skontaktować się z naszym serwisem, przedstawić dowody na to, że uszkodzony jest falownik, czyli wyeksportować specjalne pliki serwisowe. Później my to procedujemy, więc znowu kilka dni. E, wysyłamy nowy, nowe urządzenie jeżeli to jest oczywiście awaria sprzętu naszego wysyłamy to urządzenie na miejsce czyli znowu kilka kilkanaście dni kilka dni powiedzmy i Instalator musi jeszcze raz pojechać do klienta, czyli sam instalator musi jechać dwa, maksymalnie trzy razy do, do tej usterki. Po czym naprawia, wymienia ten sprzęt, przygotowuje do wysyłki stary, zdjęty sprzęt od klienta. My ten sprzęt odbieramy. Może to trwać nawet do 30 dni albo i więcej. Jeżeli mamy SMA Smart Connect, ten, ten, ta usługa pozwala nam na redukcję kosztów i czasów nie tylko dla instalatora, ale także dla klienta. Jeżeli w tej samej chwili urządzenie założy sprawę serwisową, czy my założymy sprawę serwisową z automatu i ją rozpatrzymy, wiemy, że to jest wymiana sprzętu, więc wysyłamy klientowi oraz instalatorowi informację, że ten sprzęt zostanie do niego natychmiast wysłany. Jest to koszt, redukcja kosztów o około 60%, czyli bardzo szybka usługa. Mamy tutaj ograniczone funkcje, czyli mamy identyfikacja błędu po naszej stronie. Mamy poinformowanie o tym błędzie instalatora oraz klienta, wysłanie sprzętu do, do, na, na wskazane miejsce podczas rejestracji. Mamy wizytę u klienta i naprawa lub wymiana sprzętu. Tyle. To jest to, co musimy zrobić, czyli. Duże mniejsze nakłady pracy, zmniejszone koszty podróży, podróży dla, dla, dla um, instalatora um, oraz spokój ducha dla obu. Jak wygląda proces um, rejestracji do Smart Connect? Musimy się zalogować do um, instalacji SANY Portal, wejść um, we właściwości instalacji, um, kliknąć. Um, Smart Connect, aktywowanie Smart Connect. W kilku krokach rejestrujemy to, to, to nasze urządzenie, musimy podać miejsce instalacji użytkownika oraz instalatora oraz gdzie chcemy, żeby dany sprzęt na podmianę został wysłany. Jak wygląda proces Smart Connect, jeżeli chodzi o wysyłki, wysłanie czy raportowanie błędów? Oczywiście system musi być podłączony do internetu oraz do Sunny Portal. Wtedy my analizujemy te błędy. Jeżeli to jest błąd kategorii pierwszej, o której wam za chwilę opowiem o tych kategoriach błędów, błąd kategorii pierwszej, czyli wymiana sprzętu, wymieniamy ten sprzęt. Jeżeli jest kategoria druga, czyli błąd niejasny, staramy się przeanalizować te błędy i wysłać jakby środki zaradcze, czyli wysłać podpowiedź instalatorowi, jak naprawić ten błąd. I tu widzimy właśnie tą analizę błędów. Mamy cztery typy błędów. Kategoria pierwsza jest to jednoznaczny defekt sprzętu, czyli Oczywiście wymieniamy ten sprzęt, wysyłamy informacje dla klienta i dla użytkownika, wymieniamy automatycznie sprzęt. Kategoria druga, właśnie jak mówiłem, niejednoznaczna sytuacja związana z błędem, niekoniecznie musi to być błąd falownika, aczkolwiek może to być przykładowo, błąd od strony jakiegoś podzespołu, który analizujemy i ewentualnie wymieniamy. Usterka w komunikacji, jest to częsta usterka, jeżeli falownik jest podłączony przykładowo przez Wi-Fi. Oraz usterka w środowisku, czyli tak jakby w całym tym systemie, który, który mamy podłączony. SMA Smart Connect, zestawienie urządzeń. Tutaj widzimy urządzenia, wszystkie urządzenia praktycznie do 150 kW, czyli wszystkie Sunny Boje, Sunny Tree powery, Tripower, power ten biznesowy od 15-20-25 tysięcy kW. Mamy oczywiście Tripower power, core 1, core 2. I Sany High Power 100 i 150 kW. Do tego mamy urządzenia bateryjne, Sany Boy Storage oraz EV Charger. Do portalu w tych przypadkach korzystamy właśnie z WebConnect, czyli bezpośrednie podłączenie do internetu. Sany Home Manager może być, może być Data Manager M, bądź też Data Manager M Lite. Smart Connect jest to cyfrowe rozwiązanie serwisowe stworzone z myślą o minimalnych czasach przestoju. Jest to dosyć ważne, ponieważ każdy chciałby, żeby ten system działał jak najsprawniej, jak najdłużej i ten czas przestoju był jak najkrótszy. To właśnie SMA Smart Connect klientowi daje. Mamy w tej chwili jakby dwie opcje, jeżeli nawet falownik jest poza gwarancją, wtedy też można zarejestrować się w SMS Smart Connect. Oczywiście wymiana sprzętu wadliwego nie będzie wtedy możliwa, aczkolwiek różne analizy błędów, konfiguracja odbiorników w przypadku kategorii drugiej i trzeciej i czwartej jest możliwa jakby z naszą pomocą, więc są to dodatkowe benefity również dla klientów, którzy już są poza gwarancją. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym webinarze. Czekamy w każdej chwili na pytania z Waszej strony oraz dużo słońca, jak najmniej awarii. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.